Moi drodzy, został przeprowadzony wywiad z Boomem. Dowiedzieliśmy się mega dużo informacji na temat sekretów, ciekawostek, tego co się wydarzy w następnych odcinkach, więc zapraszam, usiądźcie wygodnie, lecimy z tym, bo jest naprawdę bardzo dużo informacji. W tym odcinku chcę je wam pokazać. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał. Słuchajcie, ten wywiad Sticka z Boomem to ja pominę, bo tam nie ma za dużo ciekawych informacji. Między innymi jest to, że Doom trochę nie za bardzo się lubi z Boom, nie za bardzo się lubi z Doom Studio, ale o tym oczywiście nie wiemy, czy to nie jest troll. Natomiast podobno ma powrócić Plunger. To jest mega fajne. Nie wiemy, czy to nie będzie czasem na zasadzie retrospekcji, natomiast być może coś takiego będzie. No i słuchajcie, ja użyję Elity, bo Elita też zadał pytania Boomowi i tam Boom odpowiedział na te pytania bardzo fajnie, już nie trollował, tylko konkretnie, i dowiemy się mega dużo fajnych rzeczy, więc obejrzyjmy sobie to, słuchajcie. Jeżeli jeszcze, słuchajcie, o powrocie Plungera, bo Boom tam wspomniał, że być może Plunger powróci. Nie wiemy, czy to będzie oczywiście retrospekcja, natomiast pamiętajcie, że tam była scena, gdzie sekretny agent miał taką dyskietkę w ręce. I moim zdaniem ta dyskietka to jest pamięć Plungera. I w tej dyskietce jest zapisany Plunger po prostu. I on być może powróci, jeżeli uda się zdobyć tę dyskietkę od sekretnego agenta. Po to jest ten detektyw kamera, który widzieliśmy. You told yes to Stake's question where he said, will we ever see a new Titan? No i właśnie, tu jest pytanie, słuchajcie, że dostaniemy prawdopodobnie nowego Tytana. Posłuchajmy sobie tego, ja się wypowiem. Nowa rasa. Each race only has one Titan, or is that knowledge false as well? And he answered with, it's someone we have already seen. Czyli będziemy mieli Tytana na podstawie tego, kogo już widzieliśmy w tej serii. Moi drodzy, czy tym Tytanem będzie zakochany kamera, czy to będzie być może G-Man tym Tytanem, albo jakiś Astro, albo połączenie Tytana kamery z głośnikiem, bo nie wiem, Tytan głośnik zginie? No nie wiem, zobaczymy. Dużo pytań jest naprawdę. No albo chodzi o nową rasę, bo mieliśmy kilka spoilerów, takich mini przecieków, gdzie były te komputery pokazane, nie? And I think it brings down the possibilities to three things. I don't think Boom is talking about someone from the Alliance here. I believe that unless one of the Titans die in the next episode, we won't see a new Titan from one of the three hardware races. Chyba, że rzeczywiście to G-Man będzie tym Tytanem, nie? The next possibility is probably the most likely option, and it's G-Man Toilet. No właśnie. It's possible that the containers... No bo ma w tych kontenerach coś, nie? ...have parts in them. That if they all come together, make G-Man Toilet a Titan-like toilet. The next option is that there is a chance of one of the Astro Toilets having a Titan body, because it seems like their tech is... No Astro Toaleta, która by miała ciało Tytana, no to tak średnio, to by było zbyt mocne, ja nie wiem, i te Astro Toalety i tak są mega mocne, nie? A lot more advanced. The last option is the secret agent. Albo sekretny agent mający Tytana, ja cię gwiżdżę. No to by było już mega takie. Chyba to nie będzie raczej. No właśnie, o ludziach, nie? Czy jak widzicie, ten fabuła tego serialu nie dzieje się wokół, nie kręci się wokół ludzi. Ludzie tu odgrywają marginalną, drugoplanową rolę i tak samo będzie z tym. Pewnie zobaczymy, jak się ten człowiek przemieni w Skibidi Toilet. No i tyle, nie? Nie wiem, mam nadzieję, że ci ludzie jakoś przetrwają, będą gdzieś w jakieś miejsce, wiecie, gdzieś ich schowają czy coś. No właśnie, drugoplanowe. The next question I asked was, people really want to know about what's going to happen with Titan Speaker Man and Titan Cameraman. Stake did ask you this same question as well, but I don't think your answer was understandable. Are they still planning on fighting, or are they retreating back to the bases to get their upgrades? No właśnie, czy będą walczyć, czy oni pójdą po upgrade'y? Which he answered with, they might do both. This... Mogą zrobić jedno i drugie. No to co? Co to oznacza, jak myślicie? Probably means that the Titans will try to join the fight. But I feel like they are going to get damaged to the point that they are... Pewnie pójdą za tym G-Manem, ale kogoś spotkają. Myślę, że UFO Toaleta ich trochę zacznie tam, albo jakaś inna Astro Toaleta ich zacznie, wiecie,
niszczyć i ktoś im pomoże. Albo jakoś uciekną. Bo gdzież w takim stanie chcą jakby lecieć za G-Manem? To jest bez sensu, przecież totalnie zniszczą. Totalnie zostaną zniszczeni. Dobra, przyspieszmy to może. So make sure to like and subscribe to not miss any of it. The next question I asked was something I've wanted to know for a while, and I'm really surprised that Boom answered it. I asked, we have seen the cameraman and TV man headquarters. Are we ever going to see the speaker man headquarters? Which he answered with, yes. To jest super, moi drodzy, że dostaniemy jakby to bazę głośników. Jeszcze Boom powiedział, że zna numer odcinka, w którym to będzie, więc wydaje się, że Tytan głośnik może przetrwać i zobaczymy, jak go ulepszają. Chyba, że Tytan głośnik zginie i będzie taki widok na bazę głośników, jak oni to oglądają i po prostu są smutni, tak jak z Plungerem było. If he knows which episode it will be in, I think we can assume that it'll most likely be somewhere in the next 10 episodes. No właśnie, to będzie gdzieś niedługo. Myślę, że to będzie związane ze zniszczeniem Tytana głośnika. See it because Titan Speaker Man is injured and he is getting treatment or something else. I'm really hyped to see their base because it's the only base that we haven't seen. No, nie widzieliśmy bazy Astro Toilet, bazy agenta i bazy głośnika. Most important question for me, which was, are you ever going to put me in the series and make me fight with Simp Cameraman for TV Woman? Please do. And Blood just sent a skull emoji. Boom, if you are watching this, I'll be waiting, bro. To pominę, bo to jest akurat takie wygłupianie się, nie? If you want to see it happen like this video. This next question will blow your mind because Boom literally told me which episode the Simp. No i będzie zakochany kamera, słuchajcie, w 74. odcinku. Cameraman will be coming back. Ja nie wiem, czy czasem ten zakochany kamera nie będzie właśnie w tym miejscu, gdzie elitarny TV Man, którego znamy już nazwę. Słuchajcie, zobaczycie, obejrzyjcie ten odcinek, to poznacie nazwę, jak powinniśmy nazywać tego nowego TV Mana. Pamiętacie, on powiedział, że do kamery, kobiety kamery, żeby się nie interesowała i tam za tą bramą jest coś ważnego. Ja nie wiem, czy tam nie będzie właśnie zakochany kamera, który, na którym były eksperymenty. I asked, also this reminds me, when you did a Q&A with one of the Russian analysis YouTubers, you mentioned to him that Simp Cameraman would come back. No you właśnie. Said possibly. Could you give us any info about my ultimate rival's comeback so that I can beat the shit out of him for trying to hug my beloved TV? Napisał, że w 74. He replied with, at first he will return in 74... dot, dot, dot. Więc myślę, że po prostu pierwszy raz powróci tam i będziemy widzieć tylko jak go odnajdą gdzieś w tej bazie. Ale mi się wydaje, że ten zakochany będzie teraz tym elitarnym po Plungerze. And the fact that he said at first might mean that we might not see him for a while after his return. But it's insane that we'll be seeing him literally in the next episode. Kurde, niesamowite są te przecieki. Dużo dostajemy, nie? The next question I had was, in the full version of episode 73, you introduced the new special agent from the TV race. Did you have a name in mind for him? No właśnie, nazwa do niego. TV Daddy. And he replied with the most sus answer yet and called him TV Daddy. I'm not even going to comment on this answer. After this I asked, are we going to see new special agents that'll be fighting on the front lines just like Plunger? No właśnie, słuchajcie, zastępstwo dla Plungera i Dark Speakermana. I Boom odpowiedział, że tak, więc mi się wydaje, że to będzie właśnie coś. Mamy elitarnego TV-mana, będziemy pewnie zakochany, będzie też tym wyjątkowym. We'll actually start seeing some new and unique characters. After this I asked, you've been hyping up episode 74 quite a lot for the last 2 months. Is there any leaks you can show or mention why we should be hyped about it as well? Rzeczy dotyczące 74. Encounter with the humans are happening at the same time and we have no idea which one we'll be seeing in episode 74. Which he replied with, 74 happens almost right after 73. This episode will be pivotal in the series. Kluczowy będzie dla serii. Słuchajcie, ten odcinek 74, dlatego on go tak hypuje. I ten 74 odcinek ma być w maju. To nie wiem, czy za 2 tygodnie. Jezu, to będziemy mega długo czekać na ten odcinek, ale on jest bardzo istotny dla serii. Od tego, co jakiś zwrot nastąpi. Także ciekawy jestem, co się wydarzy. Być może zobaczą, że są jacyś impostorzy w kamerach. Albo po prostu nastąpi totalne załamanie sojuszu, bo Astro Toilety nadejdą. He really has been hyping it up, but we still have no clues on what we'll see. The next question was the Astro Juggernaut the strongest Astro Toilet? No właśnie, tutaj jest potwierdzenie, że mamy jeszcze silniejsze jednostki będą niż ten Juggernaut, który i tak dał popalić temu, G-Manowi, więc masakra. Skala
siły będzie mega duża. Ja nie wiem, bo to wyklucza potem te słabsze jednostki, te takie zwykłe. Ja nie wiem, jak oni sobie poradzą. No właśnie. After this, I wanted to ask a question I kept on seeing on Discord, which was, I've seen some people wonder about the hierarchy of the Astro Toilets and who are the higher ups, because all the Astro Toilets we've seen so far seem to be powerful, and we don't even know who the leader is, or if they even have foot soldiers like that. No i tutaj potwierdził, że będą normalne Astro Toalety, takie zwykłe, ale poznamy też lidera. And he responded with a simple, you'll see. No, zobaczymy. I hope we see it soon. But the fact that he said, you'll see, means that there 100% is a leader and his goons. The next question I had was, does the Skibidi virus spread through humans being exposed to the Skibidi Dom Dom? Yes, yes. No i tutaj jest rzeczywiście, że to jest potwierdzone, że ludzie zarażają się przez dźwięk. Więc innymi słowy, te osoby, które są głuche, to przetrwały. Ciekawe, nie? One nie będą w stanie być zarażone. Skibidi imposter, and we might even see him turning into a toilet in the next episode. And this was the first confirmation. Tylko wiecie, co mnie zastanawia, czemu ludzie mają taką słabą technologię? From Boom about how humans turn into toilets. Hopefully we get to witness it happening. The next question I asked was, is there anything you can say about the portal experiment that giving any hints, bro? No i tutaj jest tym laboratorium, nie chciał nic powiedzieć na ten temat, więc pewnie to jest ważne. Może to innego wymiaru jest jakby. I guess I'm saying this means we'll get to see the real secret behind it later in the series and perhaps very far into the series. I had two questions left and the first one was, this has been on my mind until episode 70 part 3. No i tutaj jest TV Manami, nie? I też nie chciał powiedzieć, kto dał TV Manom tą technologię, ale tu wygląda, że tu chodzi o sekretnego agenta, który im dał technologię TV Manów, nie? Albo jest jakiś impostor w TV Manach. No właśnie, nie? No i potwierdzone, że sekretny agent dał energię G-Manowi, nie? Więc współpracuje z tymi. G-Man wie o sekretnym agencie, to jest potwierdzone teraz, tak samo jak naukowiec wiedział, nie? No kurde, powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo dużo informacji tu dostaliśmy. Jestem tym zachwycony, no i czekamy, tylko że no niestety ten odcinek możemy długo poczekać na 74.